Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. No ale trochę czasu minęło. Jak wiecie dlaczego? No, nie nagrywałem, bo nie chciało mi się, nie miałem siły. Musiałem przeboleć śmierć mojego przyjaciela, psa Borysa. Powiecie, tylko pies, to tylko pies, to tylko zwierzę. No, dla mnie to było, on był kimś więcej niż tylko zwierzęciem. Był to dla mnie bardzo wyjątkowy pies. No, pewnie tak mówi każdy właściciel swojego czworonoga, który odszedł. Ale ja mówię dla mnie. Dla mnie był wyjątkowym psem, dlatego że to był pies, który był przy narodzinach wszystkich moich 7 dzieci. No i dlatego był wyjątkowy. On zawsze gdzieś tam był. Zawsze jakieś zdjęcia są gdzieś tam, zawsze w tle. On zawsze był, tak? No, teraz odszedł. Po prawie 13 latach stracił władzę w nogach tylnych już kompletnie, także no. Ale do mniejsza o to, już nie chcę się rozchodzić. Dużo wypitego alkoholu pomogło mi w ukojeniu mojego złamanego serca. Wiem, alkohol to zło, ale mnie akurat pomagało. Bez tego nie mogłem zasnąć. Wiecie, natłok myśli i te sprawy. No. W końcu do tego musiałem do tego dojrzeć, że go już nie ma. Że go straciłem, towarzysza moich wielu wypraw i tych, które widzieliście, i tych, których nie widzieliście, bo dużą część nie widzieliście, gdzie spędzał ze mną dużo czasu. Dobrze mu jest tam, gdzie jest. Nie cierpi, bo już cierpiał, popiskiwał. No ale nie chcę o tym, nie chcę już o tym mówić generalnie. Jak mówię, no alkohol to zło, ale mnie akurat pomagał i starczy. Starczy. Muszę z tym żyć i iść dalej. A teraz może tak z innej beczki Wam powiem, dlaczego się spotykamy w tak niecodziennych okolicznościach z wnętrza mojej te czwóreczki, mojego busika, mojego vana, mojego kampera, nie jakże czasami różne wyjazdy i te sprawy, wszechstronny samochód. Dlaczego tutaj? Dlatego, że opowiem Wam ciekawą historyjkę, śmieszną historyjkę, awaryjną. A mianowicie, jak wiecie, no stare samochody lubią się spierdzielić w najmniej oczekiwanym momencie. No i tak nastąpiło i to teraz. Słuchajcie, jedziemy sobie do teściowej. Teściowa mieszka od miejsca, gdzie mieszkam ja, gdzie mieszka ona. Jest oddalona 22 km. Mieszkam koło Szczecina. No i tak, no, przyszła sobie niedziela. Mówię, zapakujemy się całą rodzinką, pojedziemy do teścia. Ja z teściem lubię sobie wypić co nieco czasami. No lubię tak, po prostu co jakiś czas można. I no mówię, zapakowaliśmy wszyscy się do samochodu. Dobra, mówię, pojedziemy jeszcze sobie do Polic właśnie, skręcając troszeczkę z kursu. Zatankować samochód, bo tam gdzie jedziemy nie ma stacji po drodze, a mało w baku, więc mówię, trzeba nalać. No to jedziemy. Pojechaliśmy na stację, wracamy. Przyhamowałem, słuchajcie, sprzęgiełko do końca, biegałka, merdam, a tu nagle mi biegałka, fuch. Na wszystkie strony, słuchajcie, tak. Bieg wybiłem oczywiście. Mówię, co jest kurde grane, żaden bieg nie wchodzi, nic. Daj halata na wszystkie strony. Tak, macie rację, urwało się połączenie między lewarkiem zmiany biegów a skrzynią. Kurde, cały samochód napakowany. Już kiedyś miałem takie coś, słuchajcie, w starym samochodzie. Miałem takiego Datsuna Sherry, rocznik 81. Świetny wóz, podobał mi się. No i też właśnie, jechałem też z Polic, wracałem sobie do bliskiego miasteczka. Też biegałka, puf, strzeliło coś, nie? A zaletą tych starych samochodów jest to, że można wbić to na przykład ręcznie, tam jak coś się urwało, prawda? Bo w tych nowoczesnych, jakieś kurde, jakieś macie, a nie daj Boże, w skrzyniach automatycznych, to już w ogóle coś się spierdzieli, to idzie. A tutaj mówię, dobra, trudno, zepchaliśmy tam gdzieś... To się stało na samym środku ronda. Całe szczęście, że samochód był troszeczkę rozbujany. No to jeszcze tam dojechałem tak prawie do zjazdu z tego ronda. I co? Mówię, żona, wysiadaj, pchamy, nie? No i jakoś tam żeśmy zepchnęli, a samochód ciężki. Sam prawie waży 2 tony. No to 1,8 tony z hakiem, plus dzieciaki wszystkie, to ponad 2 tony lekko. No i to kolombryna troszeczkę jest, nie? Troszeczkę większy niż taki zwykła osobówka. Jakoś zapchaliśmy na tym przystanek. Machę do góry. Tak patrzę, mamy tamtego, no mówię, rzeczywiście luźny jest tam, bo tam taki drążek jeszcze idzie, ale namacałem tam, wiecie, z góry, na szczęście można było dostać, gdzie się wbija biegi, no to
No wbiłem jakiś tam bieg, mówię, dobra żona, wsiadaj, nie? Jakoś tam dojedziemy. Ale tak wiecie, ruszyłem, zapakowany cały samochód ciężki, ruszyłem. Mówię, no nie, no kurde, to piątka jak nic jest zbita. No, wiecie, jak się z piątki rusza, można sprzęgło szybko spalić. Ale mówię, no przejadę jeszcze ten kawałek, tam dalej taki parking jest i zajedziemy, nie? No jakoś tam wjechałem, oczywiście jak zwykle po drodze ktoś pieszy, musiał mi przejść, że musiałem przyhamować, tam ktoś mi przechodził. Jak zwykle prawo Murphy'ego, wiecie, w takich sytuacjach jest okrutne. Dobra, mówię, zajechałem na jakiś parking, stanąłem, mówię, dobra, idę szukać innego biegu. I tak, wiecie, szukam, wbijam, wsiadam, próbuję ruszyć, o mówię, jakoś lekko ruszył, chyba jakiś niższy bieg jest, nie? No dobra, mówię, to jedziemy, ale tak mówię, ty, kurde, zajechałem przodem na parking, teraz trzeba się wycofać, a tu wiecie, śnieg dookoła, wszystko. Mówię, dobra, wypchnij mnie. Jasne. Nie szło wypchnąć po tym śniegu. Wyjechaliśmy tak, wiecie, w pół troszeczkę, wypchnęliśmy go tak. Mówię, dobra, dawaj, tam dalej był taki krawężnik. Po krawężniku, po tym jakoś udało mi się w sumie wyjechać i okazało się, że faktycznie wbiłem dwójkę, nie? Wbiłem dwójkę ręcznie i tak wracałem, a mam chyba 7 km tam, miasteczka do siebie tutaj, do domu. I tak jechałem 20 na godzinę, oczywiście kolejka jop twoją mać z tyłu, z 10 samochodów przynajmniej. No to co jakiś tam stamtąd zjeżdżałem, żeby ich przepuścić. No i tak w sumie dojechałem. A teraz najważniejsze, co się stanęło? A stanęło się coś takiego, słuchajcie, patrzcie. To jest taki łącznik, kurde. O. Jest taki łącznik i on powinien być o tak. No tak powinien być połączony. I on jest zamocowany na sztywno, o kurde, no. Na sztywno do karoserii, o, tam śrubą tutaj i tu idzie cięgno do silnika, a tu idzie cięgno do lewarka. No i jak to pierdykło, to wszystko było luźne, prawda? A to pierdykło po prostu ze starości. No i teges, no i mówię, kurde, ale najzabawniejsza historia z tym, słuchajcie, jest taka, że ja miałem taką część od 2 albo 3 lat w garażu leżała. No wiuteńka, elegancka, kiedyś sobie kupiłem, mówię, sobie powymieniam, bo mam takie dziwne luzy na lewarku zmiany biegów i sobie mówię, powymieniam, będzie lepiej. Oczywiście wiecie, jak to jest z czasem. A nie chce mi się, bo tam ciężki dostęp, zrobię to później. No i masz mało placek, było ciężko, to musiałem to robić w śniegu, w zimie. I zaraz pójdę pod samochód, wam pokażę, gdzie to mniej więcej dokładnie jest i jak to wymieniłem. I przede wszystkim, jak to wymieniam, tak? Bo to jest bardzo... Jak to zobaczyłem, wiecie, tam u góry, to wszystko, mówię, takie stare, kurde, popiziałe jest, mówię, ja pierdzielę, jak to zmienić teraz na szybko, nie? Ale się okazało, że zmieniłem to w pół godziny i pojechaliśmy do teścia. Uchlałem się jak ta lala, także wieczór był udany. Dobra, idę pod samochód, a może jeszcze wam pokażę, a to wam pod samochodem pokażę. No, tak się po prostu ułamało, widzicie? Takie oto mam szczęście. To już ze starości, to jest aluminium. I ze starości po prostu już pękło, już tu widzę nawet po części jest, tu jest tak ciemniejsze, a tu jest jaśniejsze, czyli już to było, słuchajcie, naderwane i dlatego miałem problemy z wbiciem jedynki czasami. Musiałem bardzo mocno napierać w tą stronę, podejrzewam, że to przez to pęknięcie, to się już tam wyginało, no i na mniej odpowiednim momencie pyk. Całe szczęście, że dostało się koło chaty, a nie, jak na przykład jechałem, przypomnę teraz, z Borysem, na przykład pod namiot, żeby spać albo coś takiego, no i w połowie trasy. No co ja bym zrobił, kurde, bez tej części, no nie sklecę tego. Wbiłbym pewnie znowu dwójkę, albo bym próbował wbić jakiś, nie wiem, czwórkę, no czwórkę to może za wysoko, ale no, trójkę przynajmniej, na tej trójce te 40 na godzinę jakoś bym dojechał do domu. Dobra, idę pod samochód, to wam pokażę, gdzie to dokładnie jest i jak to zdjąłem. To jest prosta sprawa, może komuś się przyda ta wiedza. Machnij do góry. Idziemy pod auto. To dotarliśmy do miejsca, jak widzicie. Tutaj jest ten nowy element. Oczywiście podczas rozkręcania nakrętkę zgubiłem, wsadziłem 2/13, zakontrowałem, jakoś to będzie. Tutaj jest od dołu lewarek zmiany biegów. No i o, mam te wszystkie
elementy do wymiany i to też, jak widzicie, jest nowe, tylko miałem. I trzeba było to wymienić. A jak to wymienić? Bardzo prosto się to wymienia, słuchajcie. Wam pokazuję. Bierzemy, o, ja sobie z ręką jakoś. Bierzemy sobie po prostu takie coś, o, widzicie? I tak tutaj, ja teraz go nie będę rozkręcał, ale rozkręca się bardziej. Dwie części skręcamy i ładnie nam wchodzi. Ściąga się też to bardzo łatwo. Nawet jak jest w całości chcecie wymienić, wystarczy odkręcić tą oto śrubę i macie na dwóch takich tych, nie, na tych przygółach. To siedzi w takich gumkach, w środku jest takie miejsce, otworek po prostu taki na wcisk, nie, mocny wcisk i tak samo się wyciąga. Odkręcacie tą śrubkę, bierzecie jakieś kombinerki takie mocne i po prostu mocno przeginacie, jak się tylko uda, jakieś wykrzywione kombinerki albo coś takiego. Wykrzywicie mocno i po prostu na samo to samo z tych kulek wyskakuje. Ja miałem ułatwioną robotę, bo tu mi pękło w tym miejscu. Także wziąłem sobie jedno i drugie rozłączyłem, ale w całości też wam wyjdzie. No zakładacie, tak jak mówię, najlepiej sobie właśnie tu przykręcić. Taki kluczyk, tam też wam wejdzie, jak bijecie po prostu bieg inny, to to wyjdzie w tą stronę, tutaj bliżej tej strony i też się śmiało to założy. O, w ten oto sposób skręcając po prostu klucz francuski i nam wskakuje. Tak to właśnie wygląda. No i jesteśmy z powrotem już. Także, no tak to wyglądało, widzieliście. Wymiana nie jest trudna, prosta. I to właśnie kocham w tych samochodach. Ale jeszcze zauważyłem, słuchajcie, pod spodem do wymiany mam przegub wewnętrzny, jeden. Przynajmniej osłona pękła, ale jeszcze będę wymieniał. Wymieniałem go jakieś 5 lat temu może. No, z 5 lat temu będzie. Także wymienię oba, one nie są zbyt drogie, także jeszcze my to czekamy też praca. Wymiana jest też banalnie prosta. Zobaczycie. Będziemy to robić razem. Zobaczę też stan zewnętrznych przegubów. No i generalnie zrobię taki przegląd przed wakacjami. No, będziemy jechać na wakacje, żeśmy sobie już załatwili urlop nad morzem. W fajnych domkach. Też będę kręcił, zobaczycie jak tam jest, jak fajnie będzie. Mam nadzieję, że będzie fajnie. No i z większych robot jeszcze szykuje mi się w Passacie. Popsuł mi się guzik ten, co wiecie, tam klapę, tam się otwiera guzik elektryczny, taki siłownik elektryczny jest. No i ten guzik, który wyzwala ten siłownik, się popsuł po prostu. Może go trzeba przytrzymać albo coś. Zapaliły mi się kontrolki ESP i ABS, to też będę naprawiał. Pewnie jakiś banał. Może czujnik, po podpięciu do kompa wyskakuje mi czujnik kąta skrętu, więc jeżeli to on, no to jest przy kierownicy, też do wymiany będzie. No i to tyle, no. Tyle z wymian. No jeszcze bym chciał wymienić rozrząd w Passacie. O właśnie. Rozrząd w Passacie i w T4 chcę powymieniać rozrządy już tak przed kwiecień, maj najpóźniej. Też spróbuję to zrobić sam. W Passacie jest prościej, w T4 nie wiem jak, zobaczę jak jest, ale no zobaczę. Jak spierdzielę, to się przynajmniej nauczę i już. No żartuję, mam nadzieję, że nie spierdzielę. No dobra, a jeszcze pokażę wam, co sobie kupiłem. Możecie się śmiać, a nawiązując do Borysa oczywiście, mojego psiaka, byłego już. Kupiłem sobie taką pamiątkę, słuchajcie. Aż kurde, nie chcę się pokazać, o słuchajcie, takie coś. Jest to... Może się komuś to wydawać śmieszne. Niech będzie, dobrze, śmiejcie się z tego. Mi dobrze z tym. A co to jest? To jest taki wisiorek doczepiony do łańcuszka. Łańcuszek już miałem wcześniej. Łańcuszek już mam z 20 lat chyba noszę. Zwykle taki srebrny. Któraś dziewczyna mi tam kupiła, nie pamiętam, ale bardzo dobry, solidny. Nigdy mi się nie zerwał. A to sobie kupiłem teraz. Co to jest? To jest taka, powiedzmy, fiolka ze stali nierdzewnej, jakiejś tam wysokiej klasy stali nierdzewnej, odkręcana. I w środku jest takie, pokażę wam na zdjęciach, miejsce, że tam możecie sobie różne rzeczy schować. Ja sobie schowałem kawałek cząstki mojego psiaka Boryska, czyli futerko jego. To jest taki mój talizman. Słuchajcie, teraz wam pokażę na fotkach, jak to blisko mniej więcej wygląda. Jest tutaj gwint, taka zakrętka. Jest to mój taki talizman. Talizman to zbyt mocno powiedziane słowo. Jest to taka pamiątka po nim, może, że tak powiem, żeby zawsze mi przypominała, oczywiście z dedykacją. Jak możecie zobaczyć, taka fajna łapka, tam jest Borysek i data jego śmierci. No, śmiejcie się jak chcecie, mi to pomaga, ja się dobrze z tym czuję, a tak powinno być.
Także no. Jeżeli, może komuś się przyda, może ktoś też myśli o tym, myślał o takim czymś, ale nie wiedział, czy jest. Ja szczerze powiedziawszy, nie wiedziałem. Tak szukałem na oko, myślałem, że jakiś, wiecie, na rękę albo coś takiego, ten obrączkę, nie obrączkę, tylko jak to się mówi, opaskę na rękę albo coś takiego, myślałem, z jakimś tam, wiecie, tego, z malinesem. Ale to jest bardzo fajne, futerko siedzi w środku, czyli część Borysa jest ze mną, będzie ze mną wszędzie jeździł. Dobra, a na dziś, słuchajcie, będziemy już kończyć. Słuchajcie, już niedługo planuję sobie gdzieś pojechać, tylko są takie śniegi mam teraz, jak nigdy, kurde, jak śniegu nie było, słuchajcie, to teraz są takie śniegi, że no, jak, no nie da się jeździć rowerem, wiecie, to jest pitbajkami takimi na klockach, jak ktoś, no to nie ma problemu, to nawet fajnie się jeździ, ale ja mam zwykłe opony. No nie chcę mi się już zmieniać na te sklockowane, już poczekam te parę dni, bo u nas śniegu zazwyczaj, śnieg zazwyczaj długo nie leży. Także poczekam, aż spadnie, bo na tych oponach, na śniegu to się po prostu nie da jeździć. No chyba, że gdzieś tutaj w pobliżu wyskoczę. Także no powoli będziemy wracać do gry. Niech się tylko troszeczkę ociepli. Słuchajcie i tego, bo masę testów nas czeka. Ja na te testy czekam po prostu, aż się zrobi ciepło. Wiecie, no mam tą drugą zębatkę do Bafanga. To będziemy wszystko będziemy testować. Tylko niech się zrobi ciepło, bo mi szlak trafia. Dobra, pierdzielę już głupoty. Także daj łapeczkę w górę, jak Ci się podobało, albo w dół, jeżeli nie. Zasubskrybuj kanał, kliknij koniecznie w dzwoneczek, będziesz powiadomiony o każdym kolejnym filmie pojawiającym się na moim kanale. A my widzimy się już w następnym filmie. Trzymajcie się, cześć!